Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gratis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox, moi drodzy. Dzisiaj, na samym starcie oczywiście przypomnę o tym, że możecie zostawić łapkę w górę. Również przypomnę o tym, że możecie zostawić subskrypcję. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, jeśli odcinek wam się spodoba. I dzisiaj będziemy budować swój własny sklep. Jak widzicie, jestem na serwerze, gdzie niektórzy już mają całkiem spore swoje sklepy i tak dalej. Ja na razie kupię w sobie tylko trochę betonu i jakby moi pieniądze. To jest 1 dolar na sekundę, skromny 1 dolar na sekundę. Możemy również kupić jakieś rzeczy, ale to, co mi się od razu skromnie wydaje, to, że jakby to się będzie skalowało względem tego, jak tutaj wszystko tak naprawdę jest ogarnięte. Więc kupmy sobie bank na starcie. Nie wiem tak naprawdę, co on mi tutaj więcej da, ale kupiliśmy sobie ten bank. Okej. I kupmy sobie jewelry, niech będzie. Jubiler, to będzie jubiler, dokładnie tak. Więc tak, kupmy sobie również pieniążki razy dwa. Chociaż kupmy sobie pieniążki razy dwa, czemu nie? Kupmy sobie pieniążki razy dwa i zacznijmy. Dobrze, więc mamy razy dwa. Mamy już, aha, musimy zebrać sobie pieniążki. To może auto collect również byłby całkiem fajny i przyjemny do kupienia. Tylko musi nam się jeszcze zaznaczyć, odświeżyło pięknie. No i zbieramy, mamy 150 dolarków. Możemy kupić podłogę i wszystko naprawdę, tak? Bardzo ładnie się, o proszę bardzo, na bieżąco buduje. Możemy kupić filary, możemy kupić sobie wejście, możemy kupić sobie framugę za 25 i możemy kupić sobie szkło. I już tak naprawdę podstawy jakiegoś sklepu mamy, proszę bardzo. Możemy kupić, czemu jest na pomarańczowo, to mnie zastanawia. Jakby choose new store, 350, czy tak naprawdę na sklepach jesteśmy w stanie zarabiać więcej? Znak zapytania. A co tutaj jest, bo tu jest jakaś wielka kłódka. Może będziemy mogli coś ciekawego otworzyć? To jest również ciekawe pytanie. Tak jak myślałem, to się będzie skalowało względem całego tycoonu, co nie jest głupie, ale nie jest też jakieś najlepsze. O, mogę wybrać, co bym chciał. Mam coś w ekwipunku. A, mogę zrobić ten sklep. Nie, pierwsze zróbmy coś, co jest gotowe. Zróbmy video game store. Nie, mamy 8 teraz. Dobra, widzę, że to jakby w górę. Build more general or food stores, build less electronic stores. Czyli bardzo mało elektroniki mamy dawać, a mamy kupować więcej jakby innych rzeczy. Okej, a mogę kupić drugi? Drugi sklep kosztuje ile? 780. Okej, jakby no... Troszeczkę to jest, jakby nie patrzeć. Tu jest winda 780, a na zewnątrz czy coś jeszcze jest do kupienia w ogóle? Wow, jak ja kocham, po prostu kocham, jak w grze są takie OS automatyczne drzwi. Od razu mi się lepiej robi. Potrzebuję tylko 800. Czy to jest w ogóle coś, co mogę wykorzystywać? Ten pasek, panel? Nie, to jest chyba po prostu do wyglądu. Fajnie, że dostajemy właśnie jakąś taką poradę. Mamy również tego całego VIP-a, którego no nie za bardzo myślę, że za 800 Robuxów, tak niespecjalnie. A i mamy również pieniążki. I mamy również muzykę. I mamy spawnuj tych. Muzyka. Może wyciszmy sobie jednak custom, naszych boże, customer? To jest klient. Broże. Dobrze, zróbmy sobie teraz tak. Zróbmy sobie bank. Czy dostaliśmy coś za to? Chyba niespecjalnie. Plus 5 dostaliśmy aż. O kurde, plus kolejne 5, czyli to jest... Czyli te pomarańczowe są lepsze. Czyli te wszystkie zwykłe dają nam plus 1, a pomarańczowe dają nam plus 5. Tak, to o kurde, to w ten sposób możemy zacząć zarabiać, moi drodzy. Dobra, sitting. Możemy kupić sobie tutaj te dwie rzeczy praktycznie już. Dobra, jeszcze nie tak szybko. Troszeczkę wolniej, ale drzwi, no to takie powiedzmy jak w filmach, taki typowy bank jakby nie patrzeć, no ale no niech będzie, dobrze, możemy kupić vault, bo nie wiem czy potem będę w stanie, proszę bardzo, jest i 635, 49 na sekundę razy 2. Wow, to już jest konkret. No i proszę bardzo, pierwsze pomieszczenie zostało przez nas skończone. To pomieszczenie też mogę skończyć, ale no ono już nie będzie nam dawało aż takich bonusów, bo to tylko i wyłącznie plus 1, no jakby no... Skończmy również, jakby no nie jest to jakoś super dużo, ale niech będzie. Zakładam, że w każdym sklepie będzie plus 1. O, jacyś klienci zaczęli w ogóle chodzić w końcu tak naprawdę, nice. Możemy kupić światła, możemy kupić sobie windę i możemy kupić jakieś roślinki, żeby to było po prostu przyjemniej. Kup strefę, dobra, kupmy strefę. O, i teraz tu możemy pokupować masę rzeczy, które są za plus 1 i zmieniają nam wygląd. Dobra, czyli to jest taka typowa strefa jakby w sklepie. Mogę kupić trzecie za 1500, co mam w sumie już teraz. I możemy jeszcze wybrać sobie jewelry store. Proszę bardzo, to jest nice. I tu za 1,9000 możemy wybrać coś innego. Kazali nam kupić więcej rzeczy takich związanych z jedzeniem, więc kupmy sobie na przykład... A, możemy reroll zrobić. A, za ileś tam. Kupmy kawiarnię. Niech będzie. O, i kawiarnia już ma na przykład 3 elementy takie, co jest bardzo fajne, po plus 5. I to jest całkiem przyjemne, muszę przyznać. Pyk, zrobione.
Mogę usiąść? Ej, no to jest ładnie zrobione. To jest ładnie zrobione, muszę przyznać. Nice. To mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o taki tajkun. Mogę to chyba nazwać tajkunem, jakby nie patrzeć. Plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Boże, ile pierścionków innych rzeczy. Nice. Proszę bardzo. Zarobek z kolejnej rzeczy i zarobek z kolejnej rzeczy. Czyli tak naprawdę ten tajkun jest troszeczkę nieskończony, bo można go tak naprawdę robić, a robić. Tam jest kolejna strefa do kupienia. Boże, jak poubierane są te postaci. Zupełnie inaczej niż normalnie. W sensie to nie są takie zwykłe, randomowe rzeczy. Dobrze, tutaj mamy coś z włosami. Cap Store z czapkami. I z... jak one się nazywają? Tie to jest... krawat, Jezus. Dobra, zróbmy rerola. Tak naprawdę. Appliance Store, Accessory Store, Saloon. Dobra, zróbmy jeszcze raz. I mamy Video Store, Phone Store, Office. Office. Kurde, powinno być z jedzeniem tak naprawdę. A, bo no, ogólnie jest napisane... bo tu jest napisane General. Dobra, to niech będzie, nie wiem, Plant Store. Proszę bardzo. Kazał nam więcej budować takich niż elektronicznych, więc jakby zróbmy sobie to w ten sposób. Co prawda, nie wiem jaka to jest zasada większa, ale proszę bardzo, może być kolejny sklep. A, myślałem, że będzie na górze gdzieś napisane, ile na przykład z niego zarabiam. Rzadki elektroniczny. Dobra, to weźmy elektroniczny. Przez to, że jest rzadki, to na przykład ma, proszę bardzo, ma 3 takie elementy, które dają mi plus 5. Fajnie w sumie. Jakby nie patrzeć, fajnie. To teraz musimy kupić jeszcze tą strefę na środku za 2,2 tysiąca i pokupować sobie te ławeczki po kolei. Nie wiem za co zaraz na jakiś czas dostaję taką większą kwotę, ale jakby podoba mi się to. Jest to całkiem spoko. Proszę bardzo, kupujemy kolejne. I po tych rzeczach w sumie jesteśmy w stanie już chyba kupić tak. Set piece. Nie jestem pewien po co, ale okej. Kupmy najpierw jedne kwiatki. Mamy już ile? 158 na sekundę. Kupmy drugie kwiatki. No i teraz chwilę trzeba... A nie, tu jeszcze coś jest niekupione. Nie. Tamto nie kupujemy. Najpierw kupimy sobie to. To jest ważniejsze zdecydowanie. Proszę bardzo. O kurde, to trochę jak w tym. Jak w NAFie, mogę tak powiedzieć. Proszę bardzo. O, tu jest jeszcze stako. To jest strefa z jedzeniem. Dobra, rozumiem wszystko. Mamy sushi. Tu mamy, nie jestem pewien co. Sushi nawet widać, ja pierdziu, jak ładnie to wygląda. Kurde, wall seats. Dobra, więcej krzesełek potrzebujemy tak naprawdę. Bang. W teorii dostajemy tyle na sekundę, ile tutaj budujemy. To nie wiem co jest, z jakimiś napojami. Tu jest pizza, a tu jest chicken z kurczaczkiem. Dobra, nice. Nie wiem co prawda, czy ta zielona stylistyka mi się jakoś strasznie podoba, ale nie będę w to wnikał. Niech będzie. Dobrze, i teraz jestem ciekaw tak naprawdę, ile jesteśmy w stanie... A, już w sklepie na przykład za 80 robuxów jesteśmy w stanie dostać 40 tysięcy. Więc jakby escalator. Dobra, kupmy piętro. Czy... O, halo, Pysi, co tu robisz? Halo, Pysi! Halo, dzień dobry, Pysi, co tu się dzieje? Powiesz mi, dlaczego jesteś taki... Czy to bierze postaci ode mnie jakby? Budowaliśmy piętro? Nie zbudowaliśmy piętra. Jakby to wyglądało? Ciekawy jestem, czy to zczytuję z listy znajomych, bo jest na przykład Karo również, proszę bardzo, ale jakby innych osób nie rozpoznaję. Okej, no jakby zobaczymy. Nie mogę jeszcze kupić, bo potrzebuję jeszcze kilku pieniążków. Marasek tu chodzi, halo, Marasek tu chodzi. Nice, dobra, proszę bardzo. A, musieliśmy kupić sobie te. Nice, ładne to. I tu jest kolejny sklep albo oświetlenie na przykład. Co prawda nie wiem, czy oświetlenie mi cokolwiek robi w tym momencie. Możemy kupić windę i roślinki. Musimy teraz zbierać tak naprawdę na kolejne sklepy, więc zróbmy na przykład taki wydatek. 150 robuxów, jednorazowo sobie kupmy i kupmy sobie ten sklep. Czy jest coś rzadkiego? Nie ma nic rzadkiego. Spróbujmy trafić coś rzadkiego tak naprawdę. Dobra, tu jest w końcu jakiś z jedzeniem, niech będzie. Niech będzie jakiś jedzenie, niech będzie różnorodność. W sensie na dole i tak jest cała strefa, ale tu jest coś zupełnie innego. O, taka. A, nie, tu jeszcze coś wyskoczyło. Smoothie machine. Plus 2 na przykład za to już dostałem. Czy na tym piętrze będę dostawał plus 2? Tak to będzie działało za każdą rzecz? Czy jest coś rzadkiego? Nie ma, tu jest z pizzą. Pizzę mamy na dole, nie potrzebujemy tego. Proszę bardzo. Nie wiem, niech będzie z Office, niech będzie to na przykład, jakby możemy wydać cokolwiek. Tak, na tym piętrze już dostajemy po plus 2 za każdą rzecz, to w sensie tą zwykłą. Clothing, o, epicki, nice, plus 13, o kurde. Nie no, jak była taka okazja, to ja musiałem kupić ten akurat, no. Teraz już 380 robimy. Dobra, oni nie są zadowoleni. Musimy kupić więcej. Jak on to określał? Build more beauty or clothing stores. Build less general. Czyli budujemy beauty albo clothing. Dobrze. Jest clothing. Niech będzie, proszę bardzo. Jest z ubraniami. Czyli czasami trzeba po prostu się dostosować, jakby nie patrzeć. Czasami się po prostu trzeba troszeczkę dostosować i robimy w ten sposób. Nice. Purchase a tie. Mogę...
Kupiłem sobie. Piękne to jest. O, cześć Hadesiako, witam. Czego mamy teraz robić więcej? Beauty i food. No to tu mamy beauty. Proszę bardzo, ludzie są zadowoleni. Jak to tutaj będzie wyglądało? O, bardzo dużo przymierza. A nie, beauty, bo to jest do masażu. Dobra, Boże. Myślałem, że kupujemy ubrania. Hejka. Dobry wieczór. Moi drodzy, bo ja się na przykład poświęcam. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy, a ja nagrywam dla was Tycoon. Powinienem tak naprawdę... Nie wiem, powinienem robić wiele in... A, on tu pisał, w ogóle nie widziałem. Dobra, nie wiem, jakiś general store. Proszę bardzo, niech będzie w ten sposób. Może coś innego nam się trafi. Już nam się pieniądze w ogóle powoli kończą. Więc ja powinienem tak naprawdę w sumie zbierać się do spania. A ja nagrywam dla was jeszcze Tycoona. Proszę bardzo, pozdrowisz. Pozdrawiam. Proszę bardzo, o. Jak najbardziej. Co to za liścik jest? Co ja tu dostałem? O, pierwsze piętro na 4. Dobra, super. Gdzie mogę kolejne piętro kupić? Ktoś mi wytłumaczy. A tu jest coś jeszcze do kupienia. A, tu jest ta strefa za 9000. O kurde, railing. Jakieś kwiatki tej ławeczki. Taki naprawdę prawdziwy supermarket budujemy, kurczę. 12000. Bank. Okej, okay, teraz po 1000? Po 1000 to nie jest jakoś super dużo. Jesteś moim idolem, codziennie cię oglądam. Miło mi. Proszę bardzo, jak najbardziej. Ja doceniam, kurczę, ja widziałem, kurde, prawie na każdym odcinku teraz po, nawet po 100 tysięcy wyświetleń. Ja muszę powiedzieć, że to jest całkiem niezły wynik. Może to jest, na... nie jest niezły, to jest bardzo dobry wynik. O, powiedzmy w ten sposób. I co ja kupiłem? Co ja kupiłem tak na... Ja nie wiem, co ja kupiłem. Chwila, ja myślałem, że to się tutaj odblokuje. Nie wiem, nie rozumiem, chciałem to odblokować. Jasne. Jasne, że nagrywam. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał, bo często jak ktoś się pyta, czy nagrywał, to potem przeszkadza, co nie jest zbyt dobrą rzeczą. O, ekran, dobrze. Co prawda tam pan Bekon przeszedł, jeśli chodzi o ekran. Kup kwiatki, kup drugie kwiatki. Zaraz 500 będziemy zarabiać tak naprawdę, jeśli to kupię. Ile? 20 tysięcy. Czy tam jest już wszystko kupione? To jest przycisk od tego... Dobra, niech będzie. To lecimy tutaj na 20 tysięcy, proszę bardzo. Czy to będzie kolejne jedzenie? Tak nie mam wrażenie. Co tu jest? Slurpy machine. Czyli chyba tu będzie... A nie, tu będzie z napojami w takim razie zapewne. W takim razie zapewne tu będzie akurat z napojami. O, co jest wyższe pie... O, okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Ale już zarabiamy ponad 500. To już jest naprawdę sporo. A, czyli... A, ja dostaję bonusy. To są bonusy od moich klientów. Jeśli są średnio zadowoleni, to tak naprawdę dostaję mniejszy bonus. Czy to jest kino? Chciałbym tak szybko robić remont w domu, wam powiem. Chciałbym tak szybko robić remont, że idę sobie, wchodzę, pstryk, pstryk, pstryk i już jest pokupowane. A co to jest? To też jest teatr do kupienia. Nie no, taki remont to ja mówię, że wchodzę, pyk, 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 wszystko już umiejscowione, ja nie muszę nic wnosić i jest zrobione. A, jeszcze projektor miałem kupić tak naprawdę. Dobra, jest zrobione, nice. I pyk. Q, kupione, wszystko jest kupione. To teraz powinienem móc kupić jeszcze piętro wyżej, tylko zakładam, że jest 50... 90 tysięcy, ohoho! Dobra, proszę bardzo. Nie mam pojęcia, 90 tysięcy, dobra. Za ile mogę... Dobra, za 80 robuxów mogę kupić. Jakby przyspieszam to wszystko, żeby móc wam jak najwięcej pokazać, tak naprawdę. Escalator. Proszę bardzo. Dodasz do znajomych, czy nie za bardzo? Logiczny przecinek, że nie. Przecinek za dużo pytań o to. Ale nie mam czasu też na pisanie jakby z każdym przez 20 minut, bo jakby... Halo, robimy odcinek, to jest najważniejsze w chwili obecnej, to jest najważniejsze. A, jest... Czy ja mogę w ogóle sam korzystać z tej windy? Wow. Szczerze? Wow. Kurde, ja się nie... Ale to w ogóle parking mogę kupić w jakiś sposób? Czy dopiero jak kupię wszystkie piętra? Czy jak to będzie wyglądało tak naprawdę? O, dostałem jakiś bonus, nie jestem pewien. Chwila, coś było w windzie. A, bo tu kolejne piętra będą się odblokowywały dopiero. Build more beauty all electronic. Dobrze, no to wybieramy beauty w takim razie. Niech będą ludzie zadowoleni w takim razie. A, teraz już widzę, w ogóle wycwanione jest troszeczkę. Teraz już nam się pojawia z czasem tylko, o, tak jak tu. Z czasem nam się... A co to jest za informacja? A, że mamy drugie piętro już kupione. Dobra, to super, jakby mi się to bardzo podoba. A, nie mogę jeszcze teraz. Co kupiło? Kupiło coś? Nie kupiło nic. O, teraz kupiło. Nie wiem, dziwne to było. Było to co najmniej dziwne. Ile tam? 30 tysięcy. O kurde. Krystian, czy chcesz zainwestować? To jest pytanie. Dobra, za 300 robuxów jeszcze go. Niech będzie. Co potrzebujemy? Beauty Electronic. Niech będzie Electronic. No dalej nie jesteście zadowoleni? Tak naprawdę? Ja, no jak możecie? 36 tu dostaję już za jeden. O kurde. Nice, no to kolejny sklep. Beauty i food. No dobra, to robimy rerolla. Jakby. Beauty i food. No to beauty. Jest, dobra, ludzie są zadowoleni znowu. Dobrze, czyli musimy dać dalej beauty. Dobrze, skończony.
Tak, kupiłem raz dwa. Wszystko kupuję raz dwa. Food or clothing. O, i akurat rzadki się trafił. I 17 tysięcy dostałem za to. Nice. Kurde, proszę bardzo. I dispenser? Stock? Jest. Aha, bo uzupełniłem to wszystko. Nice, 1,2 tysiąca już zarabiamy. Nice, na sekundę. O, dzień dobry, Ola. Czemu to chodzisz po moim markecie? Food or clothing? Dobra, to niech będzie smoothie. Co prawda to już jest chyba trzeci ze smoothie, mi się wydaje, plus licząc tamtego prawie całego piętra, ale jakby niech będzie. Wydaje mi się też, że niektórych elementów się nie opłaca kupować. W sensie tak jak ten smoothie machine? Tak jakoś średnio. Electronics or clothing? Electronics. O, z telefonami na przykład nie mamy jeszcze. Jakby nie zwracam już tak aż bardzo uwagi na pisanie, bo jakbym miał pisać, to nie mam na to aż tyle czasu, tak? Jest w pół do pierwszej w nocy, tak? Nie robi się takich rzeczy. Nie mogę takich rzeczy robić. Chwila, czy ja czegoś nie kupiłem? A, tego nie kupiłem. Dobra, wszystko jasne. Już pamiętam. Tego nie kupiłem. Tej strefy. Strefa jedna, strefa druga i dopiero strefę mogę kupić, tą środkową. 1,3 tysiąca. Fajne jest to, że w sumie w międzyczasie na bieżąco jak to kupujemy, to jeszcze tak naprawdę cały czas padają mi pieniążki. Gdzie niby ta strefa jest, co ja ją kupiłem? Fontanna, super. O, kulę jakąś ma, ja pierdziu. Kupujemy tu kwiatki i kupujemy sobie jeszcze te kwiatki. To prawda, to już są... Oni w ogóle siadają do tego! Ja też mogę kupić coś smoothie? Nice! No, taki market to ja rozumiem. Mogę wypić? Mogę wypić? Chyba nie mogę wypić smoothie. Jestem pełny. Ja tak naprawdę nie chciałem. O, a co tu jest? To toalety! No! W końcu coś, co się rzeczywiście... 36 tysięcy za to, że są zadowoleni. Ja pierdziu. Czyli czasami rzeczywiście warto bardziej pójść w to, co on mówi, czyli... Co ja tu kupić miałem? Rzeczywiście warto na to patrzeć, bo bonusy są spore. To nie jest tak, że tam, o, w sumie to se zbuduj to lepiej, ale tak naprawdę to jak z tego nie zbudujesz, to trudno i tyle. Proszę bardzo. Tutaj jakieś pisuary jeszcze pobudowane. Mogę się sam załatwić? Chyba nie mogę. A mogę wejść do kibelka? Nie, nie mogę raczej. Dobrze, w takim razie idziemy sobie dalej i idziemy sobie tutaj. Powinniśmy mieć zaraz odblokowane kolejne piętro. Jest za to i od razu możemy kupić escalator na kolejne piętro. Nice. 1,7 tysiąca, od razu na starcie kupujemy światło, kupujemy windę i kwiatka i nową... Nie! Aaaa, Krystian, źle wlazłeś. No dobra, jak już źle wlazłeś, to kup to wszystko. Po 19 tu już dostajemy, jakby nie patrzeć. Po 19, całkiem ładnie. I to jest nowa... Nie, ta nowa strefa to... No. Muszę wyjść i zobaczyć, jak wygląda, bo teraz tak. Aha, bo to jest od 5 dopiero. Dopiero od 5. Dobra, czyli to nie jest parter, tylko się liczy jako pierwsze piętro. Okej. Jest to zdecydowanie duże. Nie wiem, czy... Liczę, że jeszcze jedno piętro i będę mógł kupić parking tak naprawdę. Nie wiem, czy jakby będę w stanie to zrobić, ale liczę na to skromnie. Jeśli ktoś z was grał, to bardzo chętnie się dowiem. W ogóle bardzo chętnie się dowiem, czy chcecie w ogóle kolejny odcinek, bo to jest również kolejne. Beauty or clothing. Dobra, niech będzie. No jakby, no ja mogę. Beauty i clothing. O Boże, i dwa rzadkie. Dobra, niech będą sukienki. Niech kobiety mają piękny pożytek z tego wszystkiego tak naprawdę. Plus 98 za jedno. Wow. O, tu jeszcze curtains. Proszę bardzo, nice. Ile my dostajemy? Po 5 tysięcy na raz dostajemy teraz. A co to jest? Aha, dobra. No dobrze, czyli dostaliśmy już trzecie piętro tak naprawdę. Nice, bardzo fajnie. I teraz tak, potrzebujemy ile? 60 tysięcy, to w sumie już mogę kupić. No, nawet nieźle to wygląda. 2,5 tysiąca razy 2, czyli tak, no w sumie po 5 tysięcy dostajemy. Nie wiem, czemu tego slurpee nie mogę wypić tak naprawdę. A co tu jest jeszcze? A, pokazuje kolejny przycisk, dobra, który mogę kupić. Nice, no to kupione. I teraz kolejny sklep jest już za 90 tysięcy. Dobra, wiecie, że mnie znacie, no, słuchajcie, no, ja robię tak po prostu, żebyście mieli ciekawiej do oglądania. Billboard Beauties. Nie mam beauty. Jest beauty. Dobra, niech będzie w takim razie beauty. Niech będą zadowoleni, mogę wszystko kupić. Tak naprawdę teraz na sam jeden sklep, na wyposażenie jednego sklepu wydaje połowę tego, co kupiłem. Purchase any store. No to bierzemy ten, bo jest rzadki oczywiście. Proszę bardzo. Jak najbardziej. Wykupuję najpierw te złote, bo jeśli pojawi się jakiś nowy, to bardziej mi na tym zależy. Shelf. A, bo to jest ze zwierzętami. Znaczy dla zwierząt bardziej. Boże, nie ze zwierzętami, tylko dla zwierząt. Bo tu samych zwierząt nie ma. Ile dostajemy? Po 6 tysięcy. Wow, to jest sporo. I kolejny sklep zakończony. Ja naprawdę chciałbym jeszcze... Tak naprawdę różnica nie jest jakaś ekstremalnie wielka, więc można kupować te po 80. Ja chciałbym naprawdę wam pokazać jeszcze więcej. Dobra, tu nie mamy żadnego. Beauty or clothing. To są co? Accessory, masaż. Dobra, zróbmy z akcesoriami, bo masaż mamy na pewno. Nie jestem pewien, czy mamy akcesoria. Wydaje mi się, że nie mamy akcesoriów, więc możemy kupić i od razu skończyć ten sklepik. Wow. To wszystko wygląda nice. Mogę co kupić? Jakie mogę akcesorium kupić? Mam słuchawki.
mógłbym w każdym sklepie coś sobie po prostu kupować. Beauty Electronic, Video Games. No dobra, skoro jest dostępne, to nie będziemy rerolować, bo nie ma to jakiegoś większego sensu w tym przypadku. O kurde, ile tych pieniążków tu idzie. A ile za to? 98. No tak, podniecałem się tym, że 98 aż dostajemy. 3,5 tysiąca na sekundę razy 2. Teraz co zrobimy? Beauty or Food. Mamy Massage Perle i pizza. Na tym piętrze nie ma pizzy, żeby ktoś nie musiał schodzić sobie. To zrobimy sobie pizzę. By chimney. Proszę bardzo. A, by fuel jeszcze. Kurde, nice. Mogę pizzę? Mam pizzę. Nie mogę jej zjeść niestety. To jest problem. Największy problem tego, że jak wezmę pizzę, to nie mogę. No dobra, kupujemy tu. A, tu są teraz kwiatki do kupienia. Nice. I po drugiej stronie też są kwiatki do kupienia. Bardzo ładnie. Dzień dobry, Hasiek. Jak tam żyć? A, nie mogę siadać tutaj niestety. I co teraz? A, teraz tam musimy kupić. Dobra, nice. Bez większego problemiku do ogarnięcia idziemy, kupujemy strefę. I teraz, aha, bo to jest strefa ta dookoła. No dobra, no to jakby, no, musimy pokupować. Railing, co to jest? A, śmietnik, okej, okay, pin. Kolejny railing, kolejny śmietnik i kolejny railing. I zostało nam 90 tysięcy. Możemy kupić kwiatka, możemy kupić drugiego kwiatka po drugiej stronie. 114 tysięcy dostałem. Idealnie, a to teraz dopiero, ja już myślałem, że wcześniej dostałem, okej. Buy set piece, pole, to jest rurka, platforma. Jak mam to rozumieć? Samochód będzie tu wyświetlał. O kurde, nice. A ja się zastanawiałem, do czego to. Oświetlenie. A, to takie jak są w marketach, powiedzmy, do wygrania czasami. Nice. Fajne, fajne. Cała taka strefa. Co prawda nie widzę opcji, jakby tu mieli osobiście wjechać, ale to jakaś tam moja kwestia. Może ja jakby nie rozumiem. Witam serdecznie Państwa. 700 tysięcy, żeby zrobić kolejny. A, jeszcze muszę kupić kolejne piętro. Bank. A, jeszcze nie mogę? Teraz. 700 tysięcy, dobra. Ostatni raz kupuję. Ostatni raz, przyrzekam. Ostatni raz. Proszę bardzo. I bank. Lecimy sobie. 5,5 tysiąca. Na starcie. Okej. Jest jakaś animacja. Odblokowane super. Zaliczone piętra 1,4. Odblokowaliśmy piętra 5,8. Czyli tak naprawdę już te drugie. Te maksymalne. 5,8. O! Jest! Odblokowany parking! Możemy kupić. O to mi właśnie chodziło, żebyśmy mogli kupić parking. Czy to tak naprawdę nam coś da? Czy będzie więcej ludzi mogło tu przyjeżdżać? Workbench located in the car park. The workbench allows you to customize everything from the walls to the plant pots. Okej. Brzmi fajnie. Kupmy sobie windę, żebyśmy mogli z niej skorzystać oczywiście. Halo? Dobra, pierwsze piętro. Nice. 112 tysięcy tym razem. Najsik. Dziękuję ślicznie za to. Teraz tak. Możemy kupić tego workbencha i możemy zobaczyć, co możemy skustomizować tak naprawdę. Możemy zmienić kolory podłóg, jeśli byśmy chcieli. Możemy kupić kwiatki, zmodernizować, okej. Ławeczki, ekrany i śmietniki. Oj, możemy nazwać sobie na przykład, nie wiem, jak mógłbym nazwać mój sklep. Najlepszy w mieście. Pewnie nie będzie działało, zakładam. Jest jakaś nazwa? Nie wiem, czy się będzie. Nie wiem, czy się będzie wyświetlało. Kupujemy asfalt, kupujemy śmietnik, kupujemy miejsca tutaj, kupujemy więcej ławek, kupujemy pavement, proszę bardzo, czyli więcej tego. Czy to będą pewnie śmietniki albo lampy, znając szczęście dookoła? Nie, tutaj akurat są kwietniki. O, drzewo jak wystrzeliło, chciałbym, żeby tak szybko rosły. To byłoby dopiero coś. Dobrze, tu lecimy do kolejnego, bo to jest tylko na jednej stronie. Nie, na obu stronach jest. Kupujemy znak. hashtag. Dobrze, tak, to jest idealna nazwa. Tutaj kolejny ten i drzewko. Cium, wystrzeliło. Parking spaces. Nie wiem, czy oni będą mogli z tego korzystać, bo tam samochody stoją, a u mnie tak jakby na razie nie. Parking spaces. A to się kupuje każdy samochód osobno. Dobra, już rozumiem wszystko. To nie jest tak, że oni przyjeżdżają, tylko się kupuje te samochody. One są po 5 tysięcy tylko, a każdy generuje 19, to bardzo szybko jest w stanie się spłacić. W sensie już nie 19, tylko raz 2, więc prawie 40. Moi klienci są zadowoleni. 129 tysięcy bonusu dostałem. Nice. To jest dużo. Chwila i... Aha, i drugiej strony nie mogę jeszcze? Jeszcze nie mogę drugiej strony. No dobra, no jakby, no jeśli nie mogę, to nie mogę. To na razie wykorzystam swoje możliwe 2 miliony tak naprawdę. Bo to jest, proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. A on tu coś dalej pisze, mnie tu nawet nie było. Dobrze, kupujemy sklep. 170 tysięcy, to nie jest wiele. Beauty, nie mamy beauty. To robimy reroll. Miałem już nie kupować nic, kurde. Jest beauty rzadki, dobra, nice. Graczy tam i w myślach. Perfumy, tego nie mieliśmy jeszcze. Perfum jeszcze nie kupowaliśmy. Czy mogę w ogóle sam kupić perfumy, tak naprawdę? Dzień dobry, try on perfume.
Aha, będę się po prostu świecił. Bardzo ładnie się świecę. Zablokowałeś mnie. Tak, no, ciekawe jak miałbym cię zablokować. Purchase any store. Dobrze, kupmy sobie rośliny z akcesoriami. Niech będą rośliny. Może to w sensie na samym dole już jest taki sklep, bo pamiętam. Ale bez żadnego większego problemu. Proszę bardzo. Kurde, dobra, dalej. Nie stać mnie. O, to są. No dobra, spróbujmy chociaż kupić to i zobaczyć, co nam się trafi. Beauty for Beauty Saloon Hair. Dobrze, niech będzie sobie ten. No i tak naprawdę, dopóki oni są zadowoleni, w sensie klienci, to my jesteśmy w stanie generować dodatkowe... O, na przykład jak teraz 180 tysięcy. I teraz już wiem przynajmniej do czego to było, że to mi tu wpada. Kurde, no dobra, no. Ile dostaję w sumie? 16 tysięcy na sekundę. To jest grube przegięcie. W sensie bardzo fajnie, że się tyle zarabia, ale no. I pyk. I skończony sklepik. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Jeśli chcecie więcej albo żebym skończył, to oczywiście dawajcie znać w sekcji komentarzy. Ja będę jak najbardziej za to wdzięczny. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo tak naprawdę zrobiliśmy ogrom rzeczy. Byliście w stanie zobaczyć, jak działa ta gra i że tak naprawdę można tu spędzić masę, ale to masę czasu. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło, pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji, możecie wejść na mojego Instagrama, dziękuję ślicznie, do usłyszenia, no i pa pa!